Witam, jesteśmy teraz na Wiedence koło Żarek na stacji kolejowej Masłońskiej na Tallin. Wczoraj po godzinie 17 doszło tutaj do wykolejenia pociągu towarowego. Przewróciły się 3 wagony. W tej chwili, z tego co widzimy tutaj, trwają prace porządkowe. Wykolejone są 3 wagony. Trwają w tej chwili prace. Stoi PKP Energetyka. Lokomotywy musieli już chyba gdzieś odholować. Staramy się jeszcze obejść i sfilmować z drugiej strony. Wykolejone wagony skosiły chyba też 2 słupy trakcyjne. No i oczywiście torowisko będzie do remontu. Budynek stacyjny, jak widać, będzie chyba remontowany. Ale tutaj proszę zobaczyć, wygląda tak, jakby urwało się koło jednego z wagonów, gdyż leży tam koło torowiska. I wagony jadąc uszkodziły peron, jest tutaj takie zdrowo przeharatane. Tu leżą jeszcze jakieś części. Jakieś chyba obsady z łożysk. Tutaj jakieś elementy od przejazdu. Wszystko porozrzucane. Te płyty tutaj na tym peronie naprzeciwko będą do wymiany wszystkie. Na torowisku jeszcze widzimy pozostawiane jakieś podnośniki, jakieś lewary kolejowe. Nie wiem, czy tutaj z tej strony była lokomotywa. Agregat jest. W tej chwili przyjechała koparka i wyciągają ten miał, który był w wagonach. I być może później przyjedzie jakiś dźwig czy jakieś inne urządzenia i będą te wagony stawiać. Przed nami kolejny elf kolei śląskich. A tymczasem trwają dalej prace związane z usuwaniem tego miału z tych wykolejonych wagonów. Teraz przed nami na zwolnionej prędkości Intercity Cormoran.
I mamy kolejny N75. My ze stacji Masłońskie będziemy się już zbierać. To tyle z miejsca tego wypadku. Całe szczęście, że nie było żadnych ofiar. Widzimy się w następnym filmie.